Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek magazynu hokejowego. Dziś nie wędrujemy po świecie, choć moglibyśmy bardzo daleko, ale proszę spojrzeć. Z drugiej strony naszego ekranu jest piękny krajobraz rodzimej Polski, chociaż Alan rzadko tutaj gości. Alan Łyszczarczyk dzisiaj jest naszym gościem. Witaj, Alan. Witam, witam. Jesteś w Polsce. To wyjątkowa sytuacja chyba. Myślę, że nie, ponieważ zawsze po sezonie staram się przebywać w Polsce i wracać tutaj, więc nie jest to jakoś coś dziwnego w moim życiu i zawsze staram się tutaj być jakiś okres podczas całego roku. To powiedz, czy uciekłeś, jak zaczynało się już źle dziać, czy to przypadek, czy idealnie się wstrzeliłeś w ten moment, kiedy można było jeszcze wylecieć ze Stanów Zjednoczonych? Ze Stanów Zjednoczonych leciałem do Anglii. W Anglii przebywałem przez 2 miesiące i dopiero można powiedzieć, że tydzień temu wróciłem do Polski. W tym momencie przebywam na kwarantannie i został mi jeszcze tydzień, więc na razie nie mogę się ruszać z domu i na razie odpoczywam. Ale na pewno śledzisz, jak wygląda sytuacja w Stanach. Mieszkasz w New Jersey, jeśli dobrze kojarzę. Tam sytuacja jest trudna, jeżeli nie można powiedzieć bardzo trudna, więc pewnie sprawdzasz, co tam się dzieje i jak to wszystko przebiega. Tak, rodzice tam mieszkają już od 6 lat, więc też jestem poinformowany, co jest u nich, co się dzieje i jak sytuacja wygląda i jak się zmienia z każdym dniem, więc na pewno informacje do mnie dochodzą i wiem wszystko, co się dzieje w tym momencie tam. No to powiedz, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo do nas docierają tylko te wiadomości medialne, które sygnalizują, że jest tam bardzo, bardzo źle i daleko chyba do wyprostowania tej krzywej. No to mamy informacje z pierwszej ręki. Czy rzeczywiście powinniśmy się martwić o tych wszystkich, którzy mieszkają za oceanem? Myślę, że podobne informacje docierają do mnie i z tego co wiem, że na pewno nie będzie to tak szybko otwierane jak u nas w Polsce i potrzeba tam więcej czasu na to, gdyż wiadomo, Ameryka jest większym krajem niż Polska i tych zachorowań jest więcej, więc nie wiem, nie mogę powiedzieć i nie wiem, kiedy się to tam skończy, ale mam nadzieję, że szybko i wszyscy będą zdrowi. Jesteś wściekły na koronawirusa, że przerwał ten sezon, że się nie udało dograć, bo to były rozgrywki, które chyba będziesz bardzo mile wspominał. Myślę, że tak, ponieważ miałem ochotę zagrać w tych pierwszych playoffach w seniorskim hokeju. Chciałem się pokazać jak najlepszej strony, ponieważ wiem, że też, że te playoffy są takim jakby bodźcem w karierze każdego i wystarczy nieraz same dobre playoffy i skauci i różni menedżerowie zwracają na to uwagę i można w kolejnym sezonie zyskać bardzo dobry kontrakt, więc wiem, że na pewno troszkę straciłem, ale nie narzekam z tego, co było i mam nadzieję tylko, że w kolejnym sezonie uda się znaleźć fajny klub i kontynuować tą dobrą pasę, jaką miałem w tym sezonie. A masz takie poczucie, że spełniłeś oczekiwania Fort Wayne? Mam taką nadzieję. Myślę, że tak, jako Rocky na pewno miałem mniej jakby czasu na lodzie od reszty zawodników na samym początku, lecz z czasem zyskałem jakby to zaufanie trenera i dostawałem szansę już w przewagach, później w osłabieniach, w dogrywkach i myślę, że wykorzystałem to w 100%, ponieważ to, co byłem na lodzie, to naprawdę zagrałem dobre mecze i myślę, wydaje mi się, że mogą być tam ze mnie zadowoleni. No i coś w tym stylu, no. 19 goli, 27 asyst, to są te informacje statystyczne. Kilka artykułów w amerykańskiej prasie, także poświęconych Łyszczarczykowi. Fort Wayne Comets to na razie klub farmerski dla Vegas Knights, ale czy farmerski też dla Alana Łyszczarczyka? Czy są jakieś takie myśli odbiegające już z Vegas? Wiadomo, w tamtym sezonie tak było, lecz od następnego sezonu już wiadomo, że Vegas swoją farmę nie będzie miało w Chicago, lecz przenosi ją do stanu Nevada w Las Vegas, więc tam będzie z farmy AHL, więc tam toczą się na razie rozmowy, kto będzie ich jeszcze kolejną farmą w AHL, więc na razie nie jest to rozstrzygnięte przez tą pandemię koronawirusa i na razie trzeba czekać na kolejne decyzje, ponieważ różne kluby decydują się na różne ruchy i nie wiadomo, kto będzie klubem jakby zapleczem NHL i AHL. Otrzymałeś nagrodę dla najlepszego debiutanta w zespole Fort Wayne Comets. Czy
to jest nagroda dostrzegana przez skautów, dostrzegana przez ekspertów hokejowych, czy to jest po prostu taka mała, prestiżowa cegiełka w dorobku Alana Błyszczarczyka? Myślę, że jest to dosyć prestiżowa nagroda, ponieważ wiadomo, kluby z AHL i z NHL wyszukują tych zawodników z niższych lig typu ECHL i chcą rozwijać się tak samo tych młodych zawodników i zyskiwać młode talenty. Więc na pewno patrzą też, kto miał dobry pierwszy sezon w seniorskim hokeju i zwracają na to uwagę, ponieważ jak wiadomo, przejście z juniorskiego hokeja na seniorski nie jest łatwe, więc sam to widziałem i wiem o tym. Więc na pewno myślę, że ta nagroda nie jest jakby czymś szczególnym, wiadomo, nie jest jakieś strasznie prestiżowa, ale też na pewno nie ma jakiegoś małego znaczenia, tylko jest w niej coś takiego, że ci skauci, menadżerowie mogą na to zwrócić dużą uwagę. No to powiedz coś o tych różnicach, bo my tutaj w Polsce często mówimy, że jak jest ktoś 24-letni, 25-letni, to wciąż jest młodym zawodnikiem, który jest na dorobku hokejowym, a u was 20-21-latek już często grywa na taflach NHL. Jakie są te różnice pomiędzy juniorskim, młodzieżowym, a tym seniorskim hokejem tam? Na pewno pod tym względem różnica przejść między juniorskim a seniorskim hokejem jest ogromna, gdyż w Ameryce, w Kanadzie posiadają najlepsze, tak wiadomo, ligi juniorskie typu OHL, WHL, Quebec i USHL, więc myślę, że to przejście jest inne, ponieważ wiadomo, później są te ligi ECHL, AHL, NHL, więc każdy stopniowo idzie w górę i tam nie ma takiego, jakby to można powiedzieć, że ktoś coś wygrał, coś już osiągnął, ponieważ każdy walczy cały czas o to miejsce i tam nie ma odpuszczania ani na chwilę. Sam to wiem i że ciężko znaleźć nawet dobrych przyjaciół w szatni, na lodzie, ponieważ każdy rywalizuje i nie odpuszcza. Wiadomo, poza lodem już są wszyscy w porządku i fajni ludzie, ale na lodzie już nie ma odpuszczania i każdy gra jakby, nie można powiedzieć na swoją rękę, bo to jest sport drużynowy, ale na pewno stara się zwrócić uwagę tych klubów z wyższych lig. Tak pniesz się krok po kroku w swojej karierze za oceanem. Sam podkreślasz, że jest trudno, że marzących o grze są tysiące. Co jeszcze możesz zrobić, żeby znaleźć się w tym elitarnym gronie, żeby jednak popracować w taki sposób, żeby szybciej wskoczyć na ten wyższy poziom? Szczególnie ważne jest szczęście. To, co zauważyłem, to naprawdę trzeba mieć duże szczęście, żeby trafić do wyższych ligi typu NHL, ponieważ decydują o małe niuanse. Jest to dużo zawodników o podobnych jakby umiejętnościach, lecz wiadomo, każda drużyna stosuje różne style. Trenerzy wolą innych zawodników, jedni wolą technicznych, jedni bardziej siłowych. Zależy na czym drużyna bazuje i to tak samo działa na farmach. Jeśli drużyna typu NHL bazuje na wysokich i bardzo dużo zbudowanych dobrze zawodnikach, to tak samo na farmie będą chcieli zbudować sobie zawodników tego typu, więc ciężko też się te przebić do takiej drużyny i trzeba też zwracać na to uwagę i patrzeć na to. A ważne dla tamtych osób są sukcesy międzynarodowe, czy na to nie zwracają uwagi? Czy mają kogoś u siebie, więc patrzą tylko, jak radzisz sobie na tym polu amerykańskim? Myślę, że pole międzynarodowe też patrzą. Wiadomo, ciężko porównać coś z elitą, a naszą dywizją w tym momencie. Mam nadzieję, że niedługo się to zmieni i tylko pójdziemy do góry, ale będzie ciężko, żeby ludzie, można powiedzieć, z topu patrzyli na naszą jakby dywizję i przyglądali się. Wiadomo, są takim, jakby nie można mówić gorsze, ale mniejszego jakby poziomu i lub mniejszej takiej atrakcyjności, więc stamtąd może ktoś zauważy nasz zawodników od nas, ale z tych topowych lig ciężko się przebić właśnie z takich dywizji, ponieważ też dobre mistrzostwa mogą dać jakby taki bodziec, który może pomóc w kolejnym krokach do dobrej kariery. Ja tak nawiązałem do sukcesów międzynarodowych, bo mistrzostw w tym roku nie mieliśmy, elita też nie miała, ale mały sukcesik po stronie biało-czerwonych zapisaliśmy, bo ten pierwszy etap olimpijskich kwalifikacji udało się Polakom przebrnąć. Twoi koledzy powalczyli w Kazachstanie skutecznie, dali ci szansę na to, żebyś przyjechał do Europy znowu. No nie w ten sierpień, ale może w przyszły. Jesteście w takiej drodze do Igrzysk Olimpijskich, ale to już jest chyba coś znaczącego dla polskiego hokeja, bo na taki sukces, drobny po drobny, ale czekaliśmy bardzo długo. Czy długo, to ja nie wiem, ponieważ wiem, że parę lat wcześniej chłopacy też wygrali turniej na Węgrzech i
później awansowali dalej i myślę, że to jest na pewno dobry wynik pokonania Kazachstanu, którzy mają w zespole zawodników KHL, to tylko pokazuje, jaka to jest siła i jaki sukces odnieśliśmy, ale musimy też pamiętać, gdzie stoimy, w jakim miejscu jesteśmy i to też jest ważne, żeby nie można, wiadomo, trzeba się cieszyć z tego sukcesu, ale trzeba być też realistą i patrzeć na to, w jakim stanie jesteśmy i jak nasza jakby kadra wygląda i wiadomo, to wszystko idzie w górę, to sam mogę powiedzieć, że ci młodzi chłopcy z moich roczników i młodszych i troszkę starsi, naprawdę możemy jakby podnieść tą kadrę, ponieważ jest tu sporo utalentowanych chłopaków i ta kadra może iść tylko do góry. A widzisz właśnie takie swoje miejsce lidera w reprezentacji Polski, bo nikt nie ukrywa, że od wielu, wielu miesięcy się mówił przecież Błyszczarczyk, Błyszczarczyk, szczególnie hokejowi kibice, no ale eksperci też dostrzegają to, co czynisz i to, w jaki sposób poruszasz się na lodzie, jak grasz. Zauważasz to, że możesz być taką wiodącą postacią? Na pewno chciałbym nią być i będę się starał, żeby te wszystkie słowa tych ekspertów i ludzi jakby dodążyć do tego, żeby być tym liderem tej kadry. Na pewno w pojedynkę samego meczu, można mecz, nawet meczu się nie wygra, ale tym bardziej turnieju jakiegoś ważnego i przeciwko tak dobrym zespołom. Więc na pewno chciałbym być tym liderem i ciągnąć zespół do przodu i zdobywać te najważniejsze bramki. Ale naprawdę my potrzebujemy więcej osób niż tylko jednego kogoś, ale myślę, że i wydaje mi się, że mamy takich chłopaków, tylko trzeba musimy uwierzyć w swoje umiejętności i na pewno pójdziemy do góry jeszcze dużo. To jest tylko kwestia wiary w umiejętności, czy jeszcze cięższej pracy? Odkąd jestem w Ameryce, na pewno zauważyłem, że ta mentalność jest w porównaniu nawet nie Polską, ale już z Europą inna od tych chłopaków z Kanady i z Ameryki, to się dużo różni od tego, jak oni wierzą w siebie. Niektórzy według mnie są nawet niekiedy gorszymi, mają gorsze umiejętności od naszych chłopaków z Polski, ale nie wiem, jak się to dzieje, ale naprawdę na lodzie potrafią robić rzeczy później, których no, ciężko uwierzyć w to, że potrafią na przykład coś takiego zrobić i naprawdę to trzeba mieć coś takiego już w głowie poukładane od małego. Oni to chyba mają i na pewno na tym dużo zyskują. Koronawirus spowodował, że okres transferowy przyspieszył, że wybieramy różne kierunki, że zaczynają polscy hokeiści coraz większym gronem zastanawiać się nad wyjazdem za granicę. To chyba też będzie dobry pomysł, bo cały czas można kisić się w swoim sosie, ale nigdzie się tak nie podniesie chyba umiejętności niż poza granicami. Co wiesz chyba najlepiej, bo przecież były i Czechy, i Kanada, i Stany Zjednoczone teraz. Tak, na pewno za granicą, wiadomo, w typu Czechy, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, Rosja, w Europie to są bardzo dobre ligi i one podnoszą bardzo umiejętność zawodników i występując z jednych z tych na przykład top 5 w Europie lig, naprawdę można podnieść spore umiejętności. Te niższe ligi to na pewno dają tak samo inne patrzenie na ten hokej i wiadomo, może nie są aż to tak super ligi, ale wiadomo, trzeba zobaczyć i poczuć to coś innego, bo to na pewno nowe doświadczenie, nowe style gry i nowi zawodnicy. Wiadomo, też inny język, więc zawodnicy muszą się dostosować do tego, do nowych trenerów i do wszystkiego. Więc na pewno jest to coś dobrego, ponieważ będziemy bogaci w to, że mamy tych chłopaków za granicą i będziemy się tylko rozwijać pod względem hokejowym. Ja powiedziałem wcześniej, że pandemia zakończyła twój piękny sezon, a czy może pokrzyżować ci też szyki przed następnym, bo ta niepewność towarzyszy chyba każdemu z nas. No i nie wiemy, jak to będzie wyglądało. NHL cały czas zastanawia się, kiedy ruszyć, w jaki sposób ruszyć, jak to będzie wyglądało. Z tego co wiem, to na razie w Ameryce jest cisza. Kluby też nie wiedzą, jak to będzie wyglądać, kiedy sezon ruszy, czy ten zostanie w ogóle dograny, czy niedograny. To wszystko też zależy od tego, kiedy będzie draft, jacy zawodnicy będą draftowani do poszczególnych klubów, którzy zawodnicy z Europy będą chcieli przyjść do Ameryki, kontynuować swoją karierę tutaj. Więc ciężko powiedzieć, jest to bardzo ciężki temat i na pewno nie jest to temat, który wyjaśni się w moim przypadku w następnych dniach. Wiadomo, jest też Europa, ale myślę, że temat Ameryki to jeszcze chwilę będzie trwał i tam potrzeba dłuższego czasu, żeby to wszystko się wyjaśniło. A w twoim przypadku nie ma, rozumiem, tematu odwrotnej drogi, czyli przeniesienia się na stary kontynent?
Przez tą właśnie pandemię koronawirusa trzeba patrzeć na to też inaczej i na pewno spoglądam też na kierunek europejski. Mam wiadomo parę propozycji stąd i na pewno z agentem rozważymy te opcje, co będzie dla mnie najlepsze, ponieważ wiadomo, ja tylko patrzę na rozwój swój, ponieważ uważam, że dalej mogę i potrafię z każdym rokiem podnosić swoje umiejętności i będę dążył do tego, żeby być lepszym zawodnikiem i na pewno nie odpuszczę swoich marzeń i na pewno chcę powiedzieć, zaznaczyć, że do Polski na kolejny sezon nie wrócę i to jest plan, na którego myślę, że w 100% wykonam i na razie chcę, żeby te marzenia, które mam, chociaż odrobinę ich spełnić i być szczęśliwy z tego, co wykonałem, kiedy kiedyś tam będę starszy. To nie zdradzaj konkretnego klubu, ale powiedz, w którą stronę z mapy Polski powinniśmy patrzeć? Czy na północ, czy na zachód, czy na wschód? W tym momencie no to ciężko stwierdzić, ponieważ jest dużo tych kierunków, tak samo Ameryka, jak już rozmawialiśmy wcześniej. Wiadomo, Ameryka jest dla mnie priorytetem, ale tam na razie rozmowy toczą się, jak mówiłem, bardzo ciężko, gdyż ta koronawirus i to wszystko spowalnia i ciężko się jakby zobaczyć, co będzie do przód i na razie jakby to stoi w miejscu. No to jeszcze raz cię pomęczę takim pytaniem, jakbyś miał to odcinkiem zaznaczyć na kartce papieru, w jakim jesteś miejscu w drodze do NHL? Już jesteś za połową dystansu, czy mniej więcej w połowie? Myślę, że tego tak nie można określać, ponieważ są momenty, w których można być poniżej połowy, a jeden dobry sezon, jedne dobre playoffy zrobią, tak by można powiedzieć, taką reklamę dla zawodnika, że wskoczy on bardzo wysoko, a może być też tak, że jeden dobry, słaby sezon i ktoś ponad tej połowy może spaść bardzo nisko i to się tak zmienia. Wiadomo, są zawodnicy, którzy mają stałe miejsce w NHL i tak, ale myślę, że większość tych zawodników nie ma tego stałego miejsca i muszą o to walczyć cały czas. Wiadomo, z Europy przychodzą zawodnicy tak samo starsi, już doświadczeni z lat 25-26 i z automatu wchodzą do NHL, więc też trzeba patrzeć na to, że to nie tylko zawodnicy z Ameryki i z Kanady walczący tam o to miejsce, tylko też są w Europie dobrzy zawodnicy i dobre ligi, z których można się wybić. A pojawia się jakiś kolejny Łyszczarczyk gdzieś tam w okolicach w Ameryce Północnej, czy jeszcze nie ma takich zawodników z polskimi korzeniami i Polaków, którzy przyjeżdżają szukać swego miejsca? Z tego co wiem, to żadnych nie znam i bardziej w tym roku występowałem z jednym takim kolegą, ale on już jest starszy, więc tych takich młodszych to nie znam i nie wiem, czy jacykolwiek są tam. Trenujesz czy odpoczywasz? Staram się robić obydwoje, więc troszkę trenować i odpoczywać zarazem. Wiadomo, jestem teraz na kwarantannie, więc tego miejsca jest mniej, ale wiadomo, zawsze można znaleźć odrobinę miejsca i poćwiczyć i staram się być w ciągłym ruchu jakimś, a gdy tylko kwarantanna się skończy, to na pewno zacznę ciężej trenować i przygotowywać się już do kolejnego sezonu. No to będziemy przyglądać się temu, jak rozwija się twoja kariera, trzymając kciuki za to, żeby Alan Łyszczarczyk trafił do silnego klubu bez względu na to, czy to będzie za oceanem, czy w lidze szwedzkiej, fińskiej, rosyjskiej. Ważne, żeby podnosić umiejętności. Warto czasem chyba zrobić taki krok w stronę Europy, żeby zrobić później wielki skok za ocean. Dokładnie tak, wiadomo, każda decyzja w życiu jest inna i prowadzi nas w inne strony, ale każdy decyduje o tym swoim kroku sam i myślę, że ja na razie wybieram dobrze te swoje kroki w karierze i idę tylko do przodu. Alan Łyszczarczyk, kiedyś mówili o Gołocie, Polska nadzieja białych, to ja powiem Polska nadzieja na NHL. Dziękuję ci bardzo za to, że byłeś naszym gościem. Dziękuję bardzo.